Cześć, witajcie z tej strony Robert, zapraszam Was dzisiaj do testu ROG Zephyrus M16. I tak, sprzęt jest spory, zajmuje pół kadru, mając na uwadze 16-calowy ekran, który jest podobno w obudowie 15-calowca. To sobie sprawdzimy. W ogóle tą recenzję zaczniemy nieco inaczej niż zawsze, mając na uwadze akcesoria, które dostajemy do tego sprzętu w momencie, kiedy go sobie kupujemy. Przyznam szczerze, nigdy nie myślałem pod tym kątem, żeby coś takiego wprowadzić i aż mi wstyd, bo to jest fantastyczne rozwiązanie, o czym powiemy sobie za chwilę. Wspomnę, że konfiguracji jak zawsze jest kilka w przypadku laptopów gamingowych, czy ogólnie laptopów do pracy. Można, myślę, go traktować jakby dwojako. Nazwy są jak zawsze bardzo, bardzo dziwne i moim zdaniem utrudniające nieco życie, bo wszystkie się nazywają ROG Zephyrus M16 i konfiguracji jest kilka. Mamy konfigurację z ekranem Full HD z plusem, bo wszystkie są w proporcjach 16:10. Jest później konfiguracja z ekranami 2K z plusem. No i mamy oczywiście i 7, i 9, są RTX 3050 Ti, 3060 i 3070. Ja mam wersję taką pośrednią, K8020T jest końcówka, gdzie mamy i 7, no więc nie mam tej najmocniejszej konfiguracji z i9, ale na pokładzie jest RTX 3070. Dlaczego powiedziałem, że zacznę w ogóle od końca? Bo jest coś fantastycznego w tym, co wydarzyło się w pudełku. Przyznam szczerze, że przez pierwsze kilka dni mówię: o Boże, co tu się stało, że ten zasilacz jest taki mały? I tak naładowałem sobie sprzęt, oczywiście skonfigurowałem, zanim zacząłem jakby poważnie sobie grać, pociągałem sobie wszystkie gry. Nie zwracałem na to uwagi, czy ten zasilacz jest odpowiedni do tego sprzętu, czy też nie. No i dopiero podczas grania zauważyłem, że hej, coś jest nie tak, bo zasilacz nie jest w stanie utrzymać przy bardzo wymagających grach poziomu naładowania laptopa, ani go nawet doładować. I okazało się, że do tej baterii, którą tutaj na pokładzie mamy, a jest 90 Wh i jej praca jest, bym powiedział, oczywiście bardzo zróżnicowana. W sensie, jeżeli oglądamy tylko filmy w niskich jasnościach, jeżeli pracujemy na dokumentach tak dalej, 6-7 godzin tak spokojnie wyciągałem, myślę, że to jest bardzo dobry wynik. Asus mówi tutaj, że nawet do 10 godzin, jeżeli będziemy oglądać tylko filmy w niższych jasnościach wieczorami gdzieś, myślę, że jest to do zahaczenia, tym bardziej, jeżeli włączymy sobie te wszystkie tryby oszczędzania. Natomiast okazało się, że w zestawie mamy dwie ładowarki. I pierwsza rzeczywiście jest taka malutka, to jest kosteczka jak od smartfona, może ciut większa. I to jest 100-watowa ładowarka. 100-watowa ładowarka, która pozwala na ładowanie tego sprzętu i utrzymywanie poziomu naładowania w momencie, kiedy robimy rzeczywiście lekkie rzeczy. Jeżeli mamy do obróbki jakieś zdjęcia, może jakiś tam krótki film, jeżeli będziemy siedzieć gdzieś tam w przeglądarce, edytować dokumenty, oglądać filmy, ta ładowarka spokojnie wystarczy. I okazuje się, że to jest właśnie jedna z ładowarek, które są w pudełku. To jest ładowarka taka podróżna, którą równie dobrze możemy podładować sobie smartfony, więc bierzemy sobie taką jedną 100-watową ładowarkę, która jest w stanie szybko podładować nam smartfon, podładować wszystkie nasze akcesoria i jeszcze komputer. Uważam, że to jest świetne rozwiązanie. I oczywiście jest też taki większy klocek, jak to w przypadku takich bardzo mocnych sprzętów. Ładowarka 240-watowa, która potrafi tam w 30 minut 50% sprzętu naładować, tam godzinka z kawałkiem do pełna. Oczywiście ta 100-watowa znacznie dłużej, bo to jest około 3-3,5 godziny, ale uważam, że i tak to jest świetne rozwiązanie, że w podróż możemy po prostu zabrać sobie małą ładowarkę, jeżeli wiemy, że nie będziemy jakoś bardzo długo grać i wtedy po prostu ładujemy sobie przez noc komputer. Ten poziom naładowania w momencie, kiedy jest bardzo wymagająca produkcja, on nie jest utrzymywany, ale ładowarka pozwala, żeby jakby ta bateria też się wolniej rozładowywała. Więc w podróż super rozwiązanie. Jeżeli potrzebujemy pełnej mocy, musimy wziąć oczywiście ten większy adapter. Ale tak czy siak fajnie, że po prostu te dwa akcesoria są na pokładzie i ogólnie uważam, że bateria jak na tego typu sprzęt, gdzie mamy rzeczywiście potężną konfigurację, jest niezła. I jeżeli będziemy grali na baterii dwie godzinki z kawałkiem i bateria nam zniknie i to jest, myślę, dość oczywiste. Ale przechodzimy sobie już teraz do właściwego punktu recenzji, a mianowicie do wyglądu. Wygląd rzeczywiście jest bardzo stonowany, ja to bardzo lubię. Zacznę od tego, że byłem przekonany, że jakby ta zewnętrzna warstwa, biorąc pod uwagę te dziurki, że tu również będą się wyświetlały wszystkie rzeczy, tak jak miałem Zephyrusa 14, gdzie można było sobie robić różne układy graficzne. Tu nic takiego nie ma. Jest oczywiście pod spodem
jakby taki wzór ułożony, ciężko go dostrzec, tam jest taka jakby trochę kolory tęczy, ale wygląda bardzo ładnie, schludnie, wydaje mi się, że może się to podobać. Oczywiście oznaczenie ROG, Zephyrus i tak na dobrą sprawę tyle. Wewnątrz możemy zauważyć na pierwszy rzut oka, po pierwsze to, że jest mało naklejek i to jest świetna informacja, ja nie lubię tych naklejek wszystkich i w ogóle jeżeli jest bardzo dużo jakichś LEDów i tak dalej, jakby odbiera trochę to powagę sprzętowi, ale mamy tutaj dwie naklejki, i 7 i RTX i tak na dobrą sprawę tyle. Jeżeli chodzi o materiał, jest on pokryty jakby taką gumą trochę i z jednej strony rzeczywiście maskuje bardzo dobrze odciski palców i jeżeli one się pojawią, można mokrą szmatką to gdzieś tam delikatnie wytrzeć. Natomiast z drugiej strony wydaje mi się też, że jest on bardziej podatny powiedzmy na jakiekolwiek zarysowania i jeżeli gdzieś tam mocniej coś przyciśniemy, że po prostu permanentnie to zostanie jakby na naszej obudowie, więc z jednej strony trochę lepiej niż powiedzmy standardowy, nie wiem, już pomijam plastik, ale aluminium. A z drugiej strony zwracam uwagę, że nie jest to też takie idealne rozwiązanie. Ale przestrzeń robocza jest ogromna, w sensie ręce można spokojnie sobie tutaj położyć, wygodnie. Klawiatura oczywiście jest tutaj sześciorzędowa, plus oczywiście cztery przyciski, które mamy jeszcze u góry. Cztery przyciski u góry oczywiście od głośności, wyciszanie mikrofonu. O mikrofonu nie sobie powiemy, bo rzeczywiście on jest redukcją szumów tutaj. Oczywiście działa bardzo dobrze. I czwarty przycisk to oczywiście przycisk z logiem ROGa, który powoduje, że włącza nam się ta aplikacja Armor Create, gdzie możemy dopasować wszystkie ustawienia związane i z wydajnością sprzętu, ale kwestii wizualnych również, jeżeli chodzi o podświetlenie naszej klawiatury. Klawiatura, tak jak mówiłem, sześciorzędowa, wszystkie najważniejsze przyciski są również kombinacje, mając na uwadze oczywiście raz, że szybkie przełączenie na przykład jakby podświetlenia samej klawiatury, jej stopnie, ale również tego, czy to ma być na przykład migające, czy statyczne, czy w zależności od muzyki ma reagować, więc można sobie to dopasować. Jest również przycisk do regulacji jakby wydajności naszego urządzenia i tu też zwracam uwagę. Niektóre tryby, jak tryb turbo, jest dostępny tylko po podpięciu tego zasilacza mocniejszego. Przy tym mniejszym albo na zasilaniu bateryjnym jest dostępny maksymalnie tryb performance. I on oczywiście jest trochę okrojony, ale o tym będziemy sobie mówić później w testach. No i reszta jakby przycisków jest dość klasyczna, więc tutaj jakby zastrzeżeń nie mam. Na klawiaturze pisze się bardzo wygodnie, ma fajny skok, jest cicha, ja nienawidzę mechanicznych klawiatur, bo one są bardzo głośne. Ta jest cicha, więc działa naprawdę bardzo w porządku. Przyciski strzałek oczywiście góra-dół są tak bliżej siebie, ale są tej samej wielkości co lewo-prawo, więc tutaj zastrzeżeń nie mam. No i na końcu oczywiście mamy przycisk zasilania, który jest również skanerem odcisków palców. Więc bardzo szybki sposób i bezpieczny możemy zalogować się do naszego urządzenia. Oczywiście oprócz tego funkcja Windows Hello na pokładzie. Jeżeli chodzi o ekran, tak jak mówiłem, 16-calowy to są proporcje 16:10, 2560x1600 pikseli, mamy DCI P3 100%, częstotliwość odświeżania 165 Hz i czas reakcji 3 milisekundy. Ogólnie oczywiście jest to dopasowane automatycznie, jeżeli chodzi o odświeżanie, więc nie jest cały czas odświeżane w tym tempie. Dopasowuje się to w zależności od tego, co jest na ekranie. Powiem szczerze, grałem w gry, gdzie było na pewno powyżej 60 czy 100 klatek i wyglądało to bardzo, bardzo płynnie. Nie mam specjalnych urządzeń do testowania, czy rzeczywiście opóźnienie jest tak duże, czy też tak małe. Natomiast w moim odczuciu wygląda to naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Więc jeżeli mamy tak potężną konfigurację i gra pozwala na wyświetlenie takiej ilości klatek i rzeczywiście będziemy chcieli cieszyć się taką rozgrywką, to myślę, że urządzenie jak najbardziej na to pozwala. Ja natomiast mogę powiedzieć, że kąty widzenia są bardzo dobre. Matryca oczywiście jest matowa, więc tutaj nie ma żadnych problemów, ale i po z lewej i z prawej strony praktycznie się nie przygasza. Również w momencie, kiedy sobie ją przymkniemy, wygląda to wszystko bardzo, bardzo dobrze. No i zwracam uwagę, że zawias jest taki dość nietypowy, bo można sobie go odgiąć do 180 stopni. Jest to bardzo ciekawy zabieg, no bo nie jest to 360, ale 180, więc na kolanach, jak na przykład gdzieś tam w łóżku jesteśmy, możemy sobie postawić właściwie na sztorc, powiedzmy, ten nasz sprzęt. I na początku, powiem szczerze, byłem tak sceptycznie nastawiony do tych migających, na pewno tutaj będziecie je lepiej widzieć, tych migających diod, które nie są właśnie na pierwszy rzut oka widoczne. Ale z drugiej strony pomyślałem, że bardzo fajnie, że to niespecjalnie przeszkadza, bo oczywiście jest informacja tam o ładowaniu, o dysku i tak dalej. W momencie, kiedy komputer jest zamknięty, bardzo łatwo można sprawdzić, czy stan naładowania sprzętu już jest wystarczający do tam kolejnej rozgrywki, czy żeby go spakować gdzieś tam na wyjazd. A z drugiej strony, jak tak normalnie pracujemy, w ciągu dnia praktycznie tego nie widzimy. Wieczorem delikatna poświata jest na matrycy i to trzeba wiedzieć.
ale rameczki są bardzo małe. Oczywiście mamy tutaj aparat 720p, takie bym powiedział ok jakości, tu nie ma jakiegoś wielkiego szału. Jest ta technologia AI Noise Cancelling i ona wydaje mi się, że bardzo dobrze wydobywa dźwięk, więc możecie teraz próbkę posłuchać. Ok, testujemy sobie jakość dźwięku i obrazu. Obraz 720p, tutaj szału nie ma, natomiast jeżeli chodzi o dźwięk, z tego co słyszałem, zbiera naprawdę bardzo dobrze. Mam włączony klimatyzator, renderuje film obok, więc powinien być ten dźwięk całkiem nieźle wyciszony, jeżeli chodzi o tą redukcję szumów. I zamykając kwestię dźwięku, wspomnę o 6 głośnikach. Mamy 2 2-watowe tweetery i 4 2-watowe woofery. One grają bardzo dobrze, bardzo czysto, na pewno jest ich jakby duży plus. Natomiast ja nie powiedziałbym, że one są jakoś bardzo, bardzo głośne. Wydaje mi się, że sprzęty no, tej klasy bywają głośniejsze. No i nie ma aż tak dużo basu. W sensie dźwięk jest na pewno bardzo, bardzo czysty i to jest ogromna zaleta. Natomiast na pewno nie jest to najgłośniejszy sprzęt, który oferuje najwięcej basu. Ale myślę, że też nie każdy tego potrzebuje, w zależności jakie mamy preferencje. Dla mnie dźwięk był jak najbardziej w porządku, w zupełności wystarczający do tego, co robimy. Również podczas grania, na przykład w tym trybie takim bardzo wydajnościowym, gdzie wentylatory bardzo się rozkręcają, o czym powiem sobie za chwilę. Ale zanim przejdziemy sobie do portów, tylko wspomnę jeszcze o tym, że sprzęt rzeczywiście jest dość lekki, bo w sensie to są niecałe 2 kg, więc nie ma tu jakiejś takiej wagi, która by nas jakoś bardzo mocno odstraszała. Oczywiście więcej niż ultrabooki czy komputery, które są gdzieś tam po środku między ultrabookami, a właśnie takimi no, i stacjami roboczymi, czy też gamingowymi typowo sprzętami, ale ta waga jakoś bardzo, bardzo mocno nie odstrasza. I przechodzimy sobie do portów. Po lewej stronie oczywiście wszystkie wywiewy. Później mamy zasilanie to wewnętrzne z tego głównego zasilacza 240-watowego. Mamy HDMI, mamy wejście LANowe, no oczywiście jest zwykłe USB i 2 razy USB typu C. Jedno jest do zasilania dysków oraz do zasilacza tego podróżnego, bo on jest na USB-C, a drugie jest po prostu klasyczne do dysków, no i mamy tutaj również wejście słuchawkowe. Z drugiej strony złącze Kennington, mamy również tutaj zasysanie powietrza, karta microSD. Karta microSD, no nie wiem czy jest takim super najlepszym pomysłem, w sensie normalna karta SD by tutaj również weszła i myślę, że wielu profesjonalistów, jeżeli chodzi o renderowanie materiałów, obrabianie wideo, korzysta jednak z pełnowymiarowych kart, więc może być to jedna z tych rzeczy, która no nie do końca tutaj pasuje, jeżeli chodzi o tego typu sprzęt. Chociaż dla mnie jest idealna, bo ja w większości przypadków korzystam z kart microSD w przejściówkach. Już mówię dlaczego, bardzo często mi te karty upadają i zauważyłem znacznie lepszą, wyższą wytrzymałość kart microSD niż klasycznych kart. W momencie, kiedy po prostu ta karta upadnie, to ewentualnie wymieniam sam adapter, a nie całą kartę. No i klasyczne wejście USB, jeżeli chcemy podłączyć sobie jakiś tam starszy dysk czy inne peryferie, jak na przykład pad. Ja właśnie w ten sposób testowałem wszystkie gry. Przechodzimy sobie już do testów wydajnościowych. Tak jak mówiłem, na pokładzie mamy i7K11800H, są 32 GB pamięci RAM i mamy RTX 3070. W moim teście renderowania w DaVinci Resolve, przypominam, że to jest test po prostu taki ogólny, bo jest on dostępny i dla platformy na Macu i na Windowsie. Myślę, że jest też taki najbardziej uczciwy, bo Adobe Premiere jednak dużo szybciej i lepiej działa na Windowsie w porównaniu chociażby z Maciem, więc Resolve jest takim uniwersalnym narzędziem. To od razu wspomnę, że tutaj test skończył się na minucie 26 i jest to szybciej i od Lenovo, tej stacji roboczej IP53, którą testowałem jako taki najmocniejszy chyba laptop u mnie na kanale. I jest też szybszy od MacBooka Pro z M1, tam była minuta 30. Nie dużo szybszy, ale jednak mimo wszystko bym powiedział, że to jest podobny poziom i rzeczywiście, jeżeli ktoś myśli o sprzęcie stricte do renderowania, przypominam, że te moje materiały z 6K do 4K na YouTube, to myślę, że jest to w zupełności wystarczająca maszynka do renderowania takich materiałów nawet bardziej skomplikowanych. Więc tutaj radził sobie sprzęt naprawdę bardzo dobrze. Zwrócę uwagę, że te wszystkie testy jak Geekbench'a i tak dalej, to wszystko robiłem w trybie turbo, czyli podpiętą ładowarką tą maksymalną 240-watową. Natomiast jeżeli chodzi o gry, wszystkie gry, niezależnie jaki mieliśmy tryb, czy Silent, Performance, czy Turbo, działały płynnie, tak że nie dało się odróżnić od tego, czy było więcej, czy mniej klatek, jeżeli mówimy o
produkcję Dirt 5 i jeszcze kilka innych, które Wam gdzieś tutaj pokazuję, więc wyglądało to bardzo dobrze. Natomiast wiedziałem, że najbardziej wymagającą produkcją będzie oczywiście Microsoft Flight Simulator, który jest chyba jedyną produkcją, wydaje mi się, z tych takich najbardziej obciążających, gdzie było widać różnicę płynności, którą możecie pewno gdzieś tutaj zauważyć, jeżeli Wam się to uda dostrzec, między właśnie trybem Turbo a Performance, czy tam Silent. I różnica jest taka, że po prostu w niektórych scenariach widać, że delikatnie gdzieś tam klateczki przeskoczą, biorąc pod uwagę, że oczywiście zegary są wtedy niżej taktowane. Ważniejsze jest to, żeby po prostu wentylatory się nie rozkręcały na maksa. I o ile same wentylatory rzeczywiście są głośne, bym powiedział, w tym trybie turbo, no o tyle one po prostu muszą schłodzić cały ten układ i tej i siódemki, i tego RTX-a 3070. I powiedzmy, w takim codziennym graniu rzeczywiście nie jest to zbyt komfortowe. Natomiast zwracam uwagę, że w wielu produkcjach możemy sobie spokojnie pozwolić na to, żeby włączyć sobie tryb Silent, albo na chwilę tylko tryb Turbo, żeby urządzenie się potrafiło jeszcze bardziej schłodzić, również w trybie Performance. Natomiast można oczywiście sobie to dowolnie dopasować, więc zrobić sobie swój tryb, gdzie oczywiście wydajność nie będzie wyśrubowana na maksa, wentylatory również, ale będą powyżej tego trybu Silent, więc będzie tu taki delikatny szum jak w przypadku innych sprzętów i myślę, że w ogóle tryb Performance zapewnia takie doznania. Ogólnie, no powiem szczerze, no nie wiem, czy jestem w stanie przetestować coś bardziej wymagającego niż Flight Simulator praktycznie na maksa z maksymalnymi detalami, żeby zobaczyć, czy to urządzenie będzie miało jakieś czkawki. Było bardzo płynnie i w takich lokacjach bardzo z dużym terenem, otwartym, przy takim jakimś dużym samolocie, ale również, i to chyba startowałem w Londynie, ale również lecąc awionetką bezpośrednio po Manhattanie w Nowym Jorku, gdzie tych budynków jest chyba najwięcej na świecie. Wyglądało to bardzo dobrze, było bardzo płynne, więc jeżeli ktoś lubi tego typu produkcje albo podobnie wymagające, to myślę, że ten sprzęt będzie spisywał się bardzo dobrze. Już pomijając kwestię tego, czy teraz łatwo, czy trudno dostać jakieś tam konkretne karty graficzne, w takim sprzęcie no jakby są one na pokładzie, więc decydując się na niego, po prostu ją będziemy mieć. Skoro mówiłem o oprogramowaniu Armor Create, gdzie można oczywiście sobie to wszystko dopasować i oglądać te statystyki i karty graficzne i procesora i zobaczyć jakieś zużycie pamięci itd., itd. Można oczywiście tam przeprogramować sobie przyciski, żeby włączać jakby konkretne parametry, więc jeżeli ktoś już będzie miał ten sprzęt, to rzeczywiście no, kilka dni mu zejdzie, zanim po prostu się tam zagłębi. Ale naturalnie można również i zsynchronizować sobie to z Philipsem Hue albo z innymi urządzeniami, które mamy, jeżeli chodzi o Asusa, które obsługują po prostu Armor Create, na przykład telefon. Można go podpiąć bezpośrednio do właśnie Armor Create, jeżeli byśmy mieli Asusa. No i można oczywiście w tym miejscu również skonfigurować sobie dowolnie podświetlenie naszej klawiatury. Jest to podświetlenie RGB, o czym nie mówiłem wcześniej, ale również jest kilka stopni podświetlenia, plus możliwość włączenia tego, żeby to było jakby takie świecenie w różnych kolorach, w jednym kolorze, takie oddychające, dopasowane do muzyki. No to jakby kombinacja jest niezliczona ilość, więc jeżeli ktoś lubi RGB, na pewno się tutaj odnajdzie. Natomiast ja zwracam też uwagę, mnie się podoba to, że ok, klawiatura jest RGB, można sobie ją włączyć na przykład na stałe podświetlenie, na niebieskie czy też na białe, ale jeżeli ktoś nie chce z tego korzystać, to po prostu nie musi, nie ma tu jakichś LEDów, które są jakieś bardzo mocno wymuszone i psują stylistykę ogólną urządzenia. Więc podsumowując, ROG Zephyrus M16 jest oczywiście sprzętem dla entuzjastów czy profesjonalistów. W przypadku pierwszych mówimy o graniu, drugich jeżeli mówimy o renderowaniu. Mamy topową specyfikację, zamkniętą w bardzo kompaktowej obudowie, z świetnym ekranem, bardzo dobrymi głośnikami. Oczywiście nie mówiłem o wielu rzeczach, które są tutaj na pokładzie i tam 84 łopatki, 6 rurek odprowadzające ciepło z całej powierzchni właściwie układów, które rzeczywiście mogą gdzieś tam generować to ciepło. Świetna bateria 90 Wh z tą dwoma ładowarkami. To jest sprzęt, który rzeczywiście napakowany nową technologią i ma kilka takich unikatowych rzeczy, o których gdzieś tam powiedziałem. Ceny zaczynają się od 9000 z kawałkiem, jeżeli mówimy o wersji z RTX-em 3060. Pewno ta 3050 Ti będzie jeszcze tańsza, bo mamy tam ekran Full HD, a nie 2K. Natomiast wydaje mi się, że ta właśnie podstawowa wersja z RTX-em 3060 jest takim super minimum, jeżeli mówimy o tego typu sprzęcie, który będzie radził sobie właściwie we wszystkich najnowszych grach, pewno w wysokich detalach przy tej rozdzielczości jak najbardziej.
Moja konfiguracja kosztuje 10 tysięcy z kawałkiem, więc nie jest jakaś też najwyższa i cieszę się, nie lubię jak producenci mi wysyłają najwyższe topowe wersje, bo no one bardzo często różnią się mocno cenami od tych podstawowych, a nie wszyscy mogą sobie pozwolić też te, na te najmocniejsze. Więc ta moja oczywiście różni się głównie tą kartą graficzną czy ilością pamięci RAM, natomiast to są rzeczy, które możemy zdecydować sobie na etapie zakupu w zależności od tego, jakim dysponujemy budżetem. No i muszę powiedzieć, że ogólnie nie miałem jakichś problemów ze Zephyrusem M16, wygląda bardzo ładnie, rameczki są świetne, matowy ekran, co ja bardzo lubię i rzeczywiście no nie ma takich aspektów, które by powodowały, że do urządzenia można byłoby się przyczepić. No tak jak mówiłem, jest głośny w tym trybie turbo, kiedy potrzebujemy najwyższą wydajność i to jest rzecz, która by gdzieś mi tam przeszkadzała. Natomiast z drugiej strony scenariusz, kiedy rzeczywiście będziemy potrzebować cały czas na najwyższym poziomie tą maksymalną moc, też może nie być aż tak dużo. Dajcie znać, co myślicie, może testujecie albo korzystacie na co dzień z Zephyrusa, może z G14, którą testowałem, M15, M16, te najnowsze. Jeżeli macie coś do dodania, to zapraszam oczywiście do komentarzy. Będę wdzięczny za subskrypcję, za polajkowanie. No i dajcie znać, co myślicie. Trzymajcie się, no i pozdrawiam. Cześć.